Zdecydowanie co najmniej 90% członków i władz PSL mówi jasno, nie wyprowadzaniu ze szkół religii, nie walce z kościołem, nie związkom partnerskim, nie małżeństwom homoseksualnym, powiedział w Polskim Radiu 24 Marek Sawicki, poseł PSL. Grzegorz Schetyna nie decyduje za polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie zamierzam go do niczego przekonywać, bo to nie jest mój kolega partyjny. Jest to po prostu partner koalicyjny, podkreślił Marek Sawicki. Poseł zaznaczył, że przez 8 lat rządów PO-PSL żadne faneberie typu związki partnerskie nie przeszły. My nie ingerujemy w prywatne życie ludzi, ale państwo nie musi sankcjonować związków homoseksualnych, dodał. Gość programu przypomniał, że w konstytucji jasno jest napisana definicja małżeństwa. Dopóki ktoś nie będzie miał większości konstytucyjnej, to nie ma fizycznej możliwości na wprowadzenie związków partnerskich i legalnych małżeństw homoseksualnych. Mam nadzieję, że nie dożyję czasów, w których w tej sprawie ktoś będzie zmieniał konstytucję, komentował. Marek Sawicki odniósł się również do zapowiedzi powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Nie wierzę w to, że Donald Tusk wróci i coś na naszej scenie zamiesza. Nie wierzę też w to, że on ma w ogóle ochotę tu wracać. Wydaje się, że były premier będzie w przyszłości odgrywał nadal ważną rolę na forum polityki europejskiej, ocenił poseł PSL.